komiks Westerplatte Załoga Śmierci, który ukazał się w 2004 roku, wyznaczył nowy standard właściwie ogólnie dla polskiego komiksu. To był komiks, który otwierał pewien nowy gatunek, przetarł pewne szlaki, którymi podążyli twórcy i wydawcy później. I był po prostu świetnie narysowany i napisany. Trzecie wydanie jest miarą zainteresowania tym komiksem. Jest to, jak widzieliśmy dzisiaj na spotkaniu, temat bardzo żywy i w zasadzie niezamknięty. Ten komiks, który się opiera o badania historyczne, które są prowadzone teraz na Westerplatte, o nowe fakty, odkrywane są nowe obiekty, nowe zabytki, że to też jest asumpt do tego, żeby ten komiks cały czas żył, cały czas się wznawiał. To jest opowieść o tym miejscu w taki sposób, aby również poprzez zawarte w nim załączniki, z takim albumem udać się na Westerplatte i po prostu zwiedzać to miejsce, pokazując czy swoim dzieciom, czy samemu, po prostu odkrywając te miejsca, które są narysowane w komiksie i odkryć, że aha, to miejsce wyglądało kiedyś w ten sposób, albo korzystając z zawartego przewodnika, czy też mapy, po prostu przychodzić z punktu do punktu i sobie te epizody zobrazować w taki jeszcze inny wymiar w głowie. Drugi taki ważny element w tym komiksie, pokazujący, że rzeczywiście ta obrona była tak niezwykle ciężka, że no, młodzi żołnierze nie mający doświadczenia wojennego mieli jakieś chwile zwątpienia, ale później krzepli w miarę tej obrony i walczyli dzielnie do końca. Jeśli to się też udało w komiksie pokazać, no to jestem z tego bardzo zadowolony. Bałem się zacząć tego rysowania z tego względu, że nie czułem się trochę na siłach. Nie byłem na tyle doświadczony, w ogóle nie byłem doświadczony w komiksach historycznych. Nie znałem się nawet na takich detalach jak uzbrojenie, jak umundurowanie. 2 lata wytężonej pracy, ja się mnóstwo nauczyłem przez ten czas. Teraz mam już na koncie tych komiksów historycznych znaczną ilość, a to był mój właśnie pierwszy komiks, który otworzył tą drogę rozwoju. Przypomnę, że to nie jest pierwszy komiks wydany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest to doskonałe narzędzie do tego, aby opowiadać skomplikowane i trudne historie w sposób przystępny dla czytelnika, poprzez obraz wypełniony faktami historycznymi. Pokazaliśmy także film o naszej wizji Westerplatte, taka syntetyczna forma naszego pomysłu, naszej wizji odbudowy Westerplatte była potrzebna i została zaprezentowana podczas promocji komiksu. Pamięć o dramacie tamtych dni mówi do nas także dzisiaj. Komiks jest literaturą, jest oczywiście literaturą narysowaną, ale cała sztuka polega na tym, żeby te fakty, które tam są zawarte, żeby się ich trzymać, ale żeby je tak pokazać, żeby było to atrakcyjnie opowiedziane w sposób fabularny. I myślę, że o poziomie tego komiksu świadczy fakt, że wszystkie te zadania doskonale spełnia, a dodatkowo przez to, że wydawnictwo otrzymało wsparcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy wydaniu tego komiksu, no mógł on uzyskać taki piękny kształt edytorski, twardą oprawę, kolorową wkładkę, wydanie rozszerzone, poprawione, uzupełnione, no i po prostu pięknie się prezentujące i przyjemnie się, że tak powiem, czytające i oglądające.